10. Jubileuszowa Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej organizowana w Słupsku przeszła do historii. 10 laureatów walczyło o laury, uczestnicząc w debacie o odnawialnych źródłach energii. Rywalizowali oni także w teście z wiedzy o instytucjach unijnych, ich zadaniach i prawie europejskim. 3 pierwszych laureatów otrzymało w nagrodę miesięczny staż w Brukseli. Laureatami zostali Patrycja Gliwka, Andrzej Szulc i Patryk Milewski. Wzięło w niej udział ponad 3600 uczestników z całej Polski. Do finału zakwalifikowało się 11 finalistów z całej Polski. Chojnice, Białystok, Słupsk, a także południe Polski. Wczoraj finaliści zmagali się w rozgrywkach finałowych złożonych z 3 konkurencji. Debaty, odpowiedzi ustnej, ale także tekstu. Patronat honorowy nad olimpiadą objęli Janusz Lewandowski, wcześniej komisarz, obecnie europoseł, Jarosław Wałęsa, Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, a także Ryszard Stachurski, wojewoda pomorski. Laureaci tegorocznej edycji Gwiezdnego Okręgu dołączyli do grona 30 osób, które w ciągu 10 lat odbyły staż w instytucjach Unii Europejskiej. Zostali wyłonieni spośród 25 tysięcy młodych osób uczestniczących w 10 edycjach Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej. Przede wszystkim chciałam wszystkim bardzo serdecznie podziękować za organizację dzisiejszej imprezy i za organizację całego zjazdu naszych sieci informacji europejskiej. Przede wszystkim prezydentowi miasta Słupska, panu Robertowi Biedroniowi, na ręce pani prezydent. Tak. Z nami także bardzo, bardzo dziękujemy za organizację, za wspaniałą logistykę. No, kolega mój, zanim przyjechałam, nie mógł się nachwalić. Ja wczoraj byłam, praktycznie widziałam, że jest po prostu wszystko jak w zegarku chodzi i wspaniale jesteśmy tutaj dopieszczani. Także bardzo, bardzo dziękujemy za to, że nam ten pobyt umilaliście i że był tak świetnie zorganizowany. Oczywiście panu Rafałowi Kuligowskiemu bardzo dziękujemy za wszelką. Olimpiady, którą pan prowadzi przez 10 lat, to jest wspaniała sprawa i mamy nadzieję, że kolejne 10, 20, 30, 100 lat będzie tak samo dobrze szło. Dobrym duchem Olimpiady Gwiezdny Krąg jest Rafał Kuligowski. To on zainicjował przed laty konkurs wiedzy o Unii Europejskiej, będąc jeszcze uczniem pierwszego liceum ogólnokształcącego w Słupsku. Szanowni Państwo, droga młodzieży, żeby spełnić ideę najpiękniejszą, musimy mieć ludzi. Ja chciałam dzisiaj taką refleksją się podzielić o tym, jak jakaś pasja piękna może przez lata realizowana konsekwentnie, czasami z uporem, sprawić, że dzisiaj jesteśmy w 10 roku w bardzo pięknej idei dzielić się gośćmi Słupska. Był rok 2003, do pierwszego liceum w Słupsku przychodzi uczeń gimnazjum, absolwent, który ma dobre oceny na starcie, dobre, to podkreślam. Jest laureatem konkursu historycznego, który organizował samodzielnie jako uczeń gimnazjum, obejmując tym konkursem historycznym szukanie zabytków wokół nas w swoim gimnazjum. W drugim roku nauki, w pierwszym LO, wspólnie z kolegami z liceum maluje największą flagę Zjednoczonej Europy w przeddzień naszego zjednoczenia na boisku szkoły. Ta flaga była widoczna nawet gdzieś tam z kosmosu. Na tej fladze już nie ma, tej flagi już nie ma, tam jest nowa piękna sala gimnastyczna. Niemniej pasja wspólnego malowania takiej idei była piękna. W kolejnym roku, w 2006 roku, jest absolwentem pierwszego LO i kończy pierwsze LO z dużo lepszymi wynikami, które przyniósł ze sobą po gimnazjum. To jest rzadki przypadek, dlatego to podkreślam. W jednym czasie wspólnie ze swoim nauczycielem organizuje pierwszy słupski konkurs pod nazwą Gwiezdny Krąg. Robi to nie tylko dla swoich kolegów z pierwszego LO, ale dla młodzieży ze Słupska i z regionu. Potem zostaje studentem Białostockiego Uniwersytetu na prawie. Cały czas, będąc studentem, realizuje konkurs Gwiezdny Krąg, pozyskując coraz więcej sponsorów. Kończy studia, rozpoczyna pracę w samorządzie słupskim, w dalszym ciągu realizuje z pasją ten konkurs. Dzisiaj jest pracownikiem, w czerwcu obroni doktorat, w dalszym ciągu realizuje konkurs Gwiezdny Krąg. Mówię o twórcy naprawy tego konkursu, Rafał Kuligowski. A mówię o tym nie dlatego, żeby stawiać mu pomnik, bo to daleka droga do tego, żeby stał na pomniku jeszcze, ale mówię o tym, jak fantastyczny jest mieć pasję. Wy jesteście w tym wieku swojego życia, że ta pasja jest po prostu zwyczajnie bardzo potrzebna. Bo trzeba wysoko mierzyć.
trzeba, ja mówię o marzeniach, to jest zupełnie prywatna rzecz, mówię o celach, które sobie trzeba stawiać. Te cele powinny być zawsze wysokie, takie, żeby samemu się rozwijać i doskonalić, ale żeby swoją wiedzę, pasję, umiejętności, empatię dawać także innym ludziom. Dlatego cieszymy się, że jesteście w Słupsku. Cieszymy się, że ta wiedza, dla której rozwoju Rafał gdzieś uczynił na początku drogę, dzisiaj się finalizuje. Bądźcie zawsze ludźmi z pasją, stawiajcie na maksimum osiągnięć, właśnie taką książkę, maksimum osiągnięć Briana Tracy, genialnego psychologa i coacha amerykańskiego, który tworzy sieć szkoleń. Rafałowi dzisiaj dedykuję od nas wszystkich, ale życzeniami, żebyście wy także osiągali maksimum osiągnięć. Cieszę się. Dziękuję Pani Prezydent, dziękuję Pani Dyrektor, poproszę Panią Dyrektor. Patronat nad jubileuszową Olimpiadą Gwiezdny Krąg objęli europosłowie Janusz Lewandowski i Jarosław Wałęsa. Tak się złożyło, że mamy dziesięciolecie. Olimpiada i polskie uczestnictwo w Unii Europejskiej to są rówieśnicy. A to była dobra dekada, ponieważ Polska mądrze wykorzystała szanse, jakie kryją się w członkostwie w Unii Europejskiej. Ja pamiętam początki Olimpiady, jestem z nią nieźle zżyty, pamiętam jak się rozwijała. Widziałem, jak uczestnicy z głębi Polski testowali postępy w naprawie polskich dróg. Ciągle Słupsk nie jest najłatwiej dostępny z głębi Polski. I doceniam naprawdę i cierpliwość, i wysiłki Urzędu Miasta, zawsze pomocnego w tej imprezie, ówczesnego prezydenta Kobylińskiego, pomocna sieć Europe Direct, pomocne Stowarzyszenie Pomorskie w Unii, bo to jest bardzo porządny konkurs, bardzo dobrze, sprawnie organizowany. Ponad 24 tysiące uczestników z całej Polski. 30 finalistów gościło w Brukseli. Trzech najlepszych zasługuje na staże w Brukseli, a trzech kolejnych dołączyli do naszych grup wyjazdowych w tym roku, które wizytują w Brukseli. To są wyjazdy organizowane przez moje biuro poselskie. Impreza rozsławiła Słupsk. Jeden z powodów, dla których Słupsk dostał bardzo prestiżową zeszłoroczną nagrodę na forum europejskim, jest użyteczne dla młodzieży, dlatego że warto w dzisiejszej Europie być eurokompetentnym. I z okazji tego dziesięciolecia wyrazy uznania i życzenia, żeby było trochę odświętnie, ale raczej po staremu, czyli dobra organizacja, sprawna organizacja, inteligentna młodzież, satysfakcja tych, którzy wygrywają zasłużone nagrody. A ja, jeśli mogę być pomocny, to na pewno będę pomocny przy następnych edycjach. Powodzenia! Przez 10 lat w Olimpiadzie wzięło udział ponad 25 tysięcy uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Słupsk może być dumny, że to właśnie tu tak dużą wagę przywiązuje się do popularyzowania wiedzy i idei Zjednoczonej Europy oraz zasad demokratycznego państwa prawa. Warto dodać, że już ponad 30 finalistów pojechało do Brukseli na wizyty studyjne. Takie wizyty to bardzo dobra okazja, żeby przybliżyć funkcjonowanie Unii Europejskiej w praktyce i poznać naszą pracę od kuchni. Bardzo żałuję, że nie mogę być dzisiaj z Wami w Słupsku, ale mam nadzieję, że nadrobimy to z uczestnikami już jesienią w Brukseli.
Jury olimpiady podkreśliło wysoki poziom wiedzy uczestników. Dowodem na to jest fakt, że z roku na rok różnice punktowe pomiędzy uczestnikami, którzy zajmują pierwszych 5 miejsc, są zdecydowanie coraz mniejsze. Rośnie też poziom debat i świadomość uczestników olimpiady, że Unia Europejska jest szansą na rozwój karier młodych ludzi. Należy do chyba tego pokolenia, które nie wyobraża sobie niefunkcjonowania w Unii Europejskiej, ponieważ cała moja taka świadomość, kiedy już oglądam wiadomości, kiedy interesuję się tym, co dzieje się na świecie, mieści się w granicach Unii Europejskiej. I to, czym dla mnie jest Europa i to, jak ja to odbieram, wiąże też z takim doświadczeniem z ostatnich miesięcy, kiedy brałam udział w programie organizowanym przez organizację, stowarzyszenie Young European Leadership, kiedy brałam udział w pisaniu broszury na temat eurosceptycyzmu, który porównywał doświadczenia młodych ludzi. Granice wiekowe były właśnie gdzieś od 17 do 30 lat. Jak odnoszą się do tego zjawiska i jak oceniają funkcjonowanie ich państw i ich doświadczenia. Obejmowało to ludzi chyba z 7 krajów europejskich w Unii. I to, co dla mnie zwróciło uwagę, to że przede wszystkim młodzi ludzie chcą i interesują się, że Unia Europejska nie otwiera tylko granic tych, które są terytorialne, nie zmienia tylko przestrzeni, ale przede wszystkim wybiera wpływ na takie granice intelektualne, pozwala, otwiera, poszerza horyzonty. Jest po prostu szansą, którą szczególnie młodzi ludzie chcą wykorzystywać. I myślę, że to jest największa wartość, największy potencjał, jaki kryje się obecnie w krajach Zjednoczonej Europy.